Witam serdecznie, pokażę jak przygotować zupę grochową z grochu łuskanego. Do przygotowania będziemy potrzebowali 400 g grochu łuskanego, 600 g ziemniaków, około 400 g dobrej kiełbasy cienkiej, 250 g boczku, 1 łyżkę oleju, jeżeli boczek mamy chudy, 1 marchewkę, kawałeczek selera, 1 cebulę, średnią pietruszkę, 3 ząbki czosnku. Natkę pietruszki do posypania zupy na talerzu, przyprawy 1 łyżeczkę lubczyku, 3-4 ziarenka ziela angielskiego, pół łyżeczki pieprzu prawdziwego, 1 listek laurowy, sól do smaku, 1 łyżeczkę majeranku, 1 łyżkę mąki na zasmażkę i 2,5 litra wody. Najpierw groch płuczę na sicie pod bieżącą wodą, wypłukany daję do garnka i zalewam całą wodą przeznaczoną na zupę. Garnek stawiam na gazie i gotuję. W tym czasie, gdy groch się gotuje, przygotuję pozostałe składniki zupy. Marchewkę i pietruszkę obieram i płuczę. Pietruszkę, marchewkę, selera, ziemniaki kroję w drobną kostkę i daję do miski z wodą. Gdy będę miała dodać do zupy, odlewam wodę i dodaję same warzywa. Obraną kiełbasę ze skórki kroję w kostkę. Boczek kroję w kostkę i daję do oddzielnej miseczki. Czosnek kroję w drobną kostkę. Cebulę kroję w drobną kostkę i dodaję do czosnku. Po około 20 minutach gotowania się grochu, teraz do zupy dodaję pokrojoną kiełbasę, przyprawy bez majeranku, sól, z warzyw odlałam wodę, dodaję ziemniaki z warzywami. A boczek, cebulę i czosnek podsmażę na patelni i dopiero dodam do zupy. Mieszam i nadal gotuję. Teraz na niewielkiej ilości oleju podsmażam boczek, cebulę i czosnek. Jeżeli mamy tłusty boczek, to olej jest niepotrzebny. Boczek smażyłam około 10 minut. Usmażony dodaję do zupy. Na patelni pozostawiam troszeczkę tłuszczu, na którym przygotuję zasmażkę, gdy zupa już będzie prawie ugotowana. Zupę mieszam i nadal gotuję do miękkości składników. Wszystkie składniki zupy są już miękkie, teraz przygotuję zasmażkę. Brązową zasmażkę dodaję do zupy i jeszcze gotuję około 3 minut. Sprawdzam smak. Jeżeli trzeba, to doprawiam. Zupa jest gotowa. Po zakręceniu gazu do zupy dodaję majeranek. Od momentu zagotowania się grochu w sumie zupę gotowałam około 50 minut. Zupa jest gotowa. Na talerzu posypałam natką pietruszki. Życzę smacznego.